Cześć wszystkim, witam was bardzo serdecznie na moim kanale. Pewnie spodziewaliście się, że o, nowy odcinek, no to pewnie następny odcinek pluszowych roślinek. Nie tym razem, bo dzisiaj vlog, chyba 40, który skupia się na tym oto tutaj pojeździe. Oxalotown 7, chociaż pewnie lepiej znacie ten pojazd z nazwy Puszek 2.0, który w pluszowych roślinkach jest latającym statkiem, który jest w przebudowie. No a w zielonej przygodzie, czy w jakichś innych rzeczach, no to znacie, wiecie, no jako Puszka 2.0, jako hulajnogę. I dzisiaj takie, tak stwierdziłem, że chciałbym coś dziś wrzucić, może niekoniecznie roślinki, ale żeby coś było, no i tak padło na vlogi. Jesteśmy na przeróbce. Wy przeróbki tak nie znacie, bo niewiele przeróbki było na moim kanale pokazane. No, jak już coś było troszeczkę, no ale to było 2 lata temu i przeniesiemy się w inne miejsce. Okej, słuchajcie, po tej wstawce, którą zapewne wszyscy z was pominęli, czyli taki speedrun z części jazdy tutaj, no bo całej bym nie nagrywał, bo w innym miejscu miałem tutaj troszeczkę pogadać na tym vlogu, ale no tylko to miejsce tak najbliżej jest, w którym powiedzmy nie ma tutaj nikogo i mogę sobie tu spokojnie, wiecie, nagrać vloga. No bo ludzie, to wiecie, jesteśmy w Polsce i to różnie czasem bywa. Jest oczywiście Oxalotown 7 i słuchajcie, moje takie przemyślenia po tych 2 latach spędzonych, że walnąłem w ogóle tam plecak, z tym oto cudeńkiem, oj, jest takie, że jest to dobra hulajnoga na dystansę tak do 5 km, myślę. Na dłuższe dystanse no też jest niezła, ale tu trzeba wtedy z góry wymienić łożyska na dużo szybsze, bo powiedzmy, że ktoś chce, nie wiem, 20 km na takiej hulajnodze zrobić, to nawet ja tego nie zrobiłem, więc, ale to taki przykład. I jeśli chcielibyście, no tak w miarę szybko to zrobić, że jedziecie tam w miarę szybko, ciągle się odpychacie i w ogóle, no to zdecydowanie jakieś szybsze, dużo droższe łożyska niż te, które są domyślnie. Bo domyślnie są, jak ja pamiętam dobrze, albo abeki piątki, albo siódemki. To są dość wolne łożyska. Ja początkowo chciałem abeki dziewiątki, ale po zobaczeniu takich innych problemów trochę z tą hulajnogą stwierdziłem, że te łożyska no, nie są opłacalne teraz, w tym momencie. Gdybym na początku miał zmienić sobie łożyska, gdybym o tym wiedział, no to byłyby abeki dziewiątki. Solidne, wytrzymałe i szybkie. A tak to mam jakieś łożyska tam chyba koreańskie. No, no też są spoko. Może nie są najszybsze, ale są wytrzymałe, więc no to mi na razie wystarcza. Powiedzmy trasa Stogi Gdańsk Forum. No to jest tak średnio 20-25 minut, więc parę minut więcej niż komunikacją miejską czy rowerem. Także jest to bardzo dobry wynik. Co do grip tape'u, gdyby ktoś nie wiedział, co to grip tape, to jest to tutaj. No to sami możecie zobaczyć, że gumowy grip, chociaż super się go czyści, bo w papierze ściernym ten brud nigdy nie wyłazi jakby do końca. Nie uda ci się nigdy go wyczyścić do końca, tak perfekto, bo on zostaje. A tutaj mamy, zobaczcie, takie wystające trójkąciki i wystarczy tutaj jakoś delikatnie szczoteczką, tak żeby też nie uszkodzić tej gumy, bo no łatwo to zrobić. No to no dobrze się to czyści. Parę kropelek wody, tak sobie przetrzeć w jedną albo w drugą. Najlepiej tak, żeby ta woda od razu sobie tak spływała i grip jest wyczyszczony. Koszt takiego nowego gripu, jakbym chciał go wymienić, to jest
około 7 dych na stronie Decathlonu z wysyłką. Czy to jest dużo, czy to mało, to oczywiście zależy. Papier ścierny oczywiście jest tańszy, jednak w hulajnogach Oxelo chyba papieru ściernego nie da się zamontować. No, zresztą on by mi tu nie pasował. No i widzicie, że tutaj troszeczkę jest zjechany. Tu był kiedyś taki napis Oxelo. Widać zresztą może jakieś resztki. Już go nie ma. Widać po tym gripie jego zużycie. Przez to, że jest trójwymiarowy, że tak powiem. To jest jego, że tak powiem, wada. Po papierze ściernym czuć, że jest zużyty, ale widać, nigdy nie zobaczysz, że on jest zużyty. Chyba, że jest strasznie taki brudny, na przykład, nie wiem, miałeś jakiś grip tape z białym, powiedzmy, jakimiś wzorkami czy coś, to one oczywiście no, już nie będą białe, tak jak na początku, tylko tam no, takie pobrudzone. Hamulec ręczny. Ja na początku byłem sceptycznie do tego nastawiony i stwierdziłem, że nigdy mi się nie przyda. Poprawię sobie dzwonek. Ale jednak jest to dobry hamulec. W górach, jeśli ktoś ma jakieś takie, że jedzie z górki, to hamulec ręczny jest wręcz obowiązkowy. Uwierzcie, wiem co mówię. Żeby hamulec ręczny nam tu zadziałał, musimy najpierw użyć nożnego, bo zobaczcie, nie używam, nie? Prowadzę sobie, wciskam z całej siły, nie reaguje. Kiedy tak zrobię i sobie pojadę, no, nie mogę ruszyć. A kiedy puszczam nożny, ale ciągle trzymam ręczny, to hulajnoga jedzie, więc no tak to działa. One są, że tak powiem, powiązane ze sobą. Światełek nie ma w zestawie, dzwonka też nie. W tych nowszych, tam C900, jakieś 9EF czy coś, to dzwonek podobno jest. Przejdźmy sobie do kół. No, moje są troszeczkę zabrudzone, dlatego pewnie... No teraz nie słychać, ale w trakcie jazdy słychać, że one tak no jakby pracują. No, troszeczkę rysek się nazbierało. Co zauważyłem, strasznie szybko ta hulajnoga rdzewieje. Nóżkę widać najlepiej gdzieś tutaj. Czekajcie. Czy ja złapię ostrość? No powiedzmy. Tu jeszcze jest rdza. Takie pomarańcze. Cośki. Czekajcie. Rozjechało mi się. O, dobra, złapałem ostrość. No, hamulec jest bardzo wytrzymały. Nie widać po nim jako tako zużycia. No tutaj, no to jest brud, więc no muszę ją wyczyścić. Najlepiej szczoteczką, słuchajcie. Dół. O, zrobiłem tak, żeby stała. No, jest brudny oczywiście, bo jest dawno nieczyszczona. Słuchajcie, tam mam jakieś te patyczki czy coś, muszę to powyciągać. Tu jest hamulec ręczny, te linki, taka ta linka tutaj, to jest hamulec ręczny, jakieś inne rzeczy, klocki hamulcowe najprawdopodobniej. Jest też pierwszy z dwóch amortyzatorów, taki trochę zjechany, wszystko tu jest zjechane. No i tak wygląda dół po 2 latach. Te rysy to nie jest kwestia hulajnogi, tylko tego, że czasami po prostu gdzieś jechałem, że tak powiem, było pod górkę i po prostu no, haczyło to o podest. Tak to... Okej, słuchajcie, znowu się przenieśliśmy już na dosłownie ostatnie chwile. Tak wyszło i teraz jeszcze możecie zobaczyć tą hulajnogę z światłami, bo już jest ciemno trochę. Jeśli czegoś nie powiedziałem, bo nie pamiętam, na czym skończyłem na przeróbce, bo tam patola się zaczęła kręcić jak to na przeróbce, więc no wolałem, że tak powiem, przyjechać tu na plażę, no to piszcie w komentarzach, jeśli macie jakieś zapytania, a ja chętnie odpowiem. I ta hulajnoga ze 2 lata może jeszcze tu pojeździ. No więc żegnam się z wami tym akcentem, tym pięknym ujęciem wieczorem praktycznie i do odcinka
PVZ Plus, który będzie jutro. Na razie.